Istnieje dziś niewolnicza mentalność pośród ludzi, a nawet dzieci Bożych, którzy jeszcze nie znają lub nie zaadoptowali, nie zaakceptowali jako swoje pełnię tożsamości, jaką mają w Chrystusie, czyli tego, kim naprawdę są przez krzyż Jezusa, przez Jego życie, ukrzyżowanie, śmierć i zmartwychwstanie. Istnieje dzisiaj tak wiele dzieci Bożych, którzy mają potencjał, są jakby duchowymi olbrzymami, z wielkim autorytetem danym od Boga, z Jego mocą, a jednak wciąż zachowują się jak niewolnicy, ponieważ w swoim umyśle nie chcą uwierzyć realności, rzeczywistości duchowej, patrząc na to, co zewnętrzne. Bardzo wiele kobiet, choć także i mężczyzn, często pozostają w związku z drugą osobą, która okazuje się tyranem emocjonalnym, duchowym lub fizycznym. Jednak strona, osoba, która jest ofiarą, nie pozwala im odejść, albo otworzą im z powrotem drzwi, czyli pozwolą im wrócić tylko po to, aby tamci ich wykorzystali i zniszczyli ponownie. A to dzieje się tylko dlatego, że osoby, które są ofiarami, nie wierzą w siebie i to, w kim naprawdę są w Jezusie. Takie ofiary w swojej naiwności albo braku do uczenia postrzegają się jako niewarte niczego więcej poza tym, jak są traktowane przez tych, którzy ich maltretują, zdradzają i w końcu całkowicie degradują. Ten film jest przeznaczony tylko dla tej kategorii ludzi. Nie chodzi tu o poddanie się, kiedy próbujemy rozwiązać konflikt w małżeństwie albo w związku lub w jakiejkolwiek innej relacji. Wierzę, że Bóg jest autorem pokoju. On zesłał swojego Ducha Świętego, aby dał nam mądrość, jak rozwiązać problem i jak wyjść z danej sytuacji. Gorąco wszystkich zapraszam do wysłuchania całej serii pod tytułem Jak rozwiązać konflikt. Jednak jeżeli wiesz, rozpoznajesz, że żyjesz z emocjonalnym albo fizycznym katem, że jesteś wykorzystaną i zniszczoną ofiarą, obejrzyj ten film. Bo nie musisz w tym tkwić. Jesteś warta, jesteś warty o wiele więcej. Jesteś cenną perłą stworzoną przez samego Boga, aby żyć w wolności, radości i pokoju, nie w więzach lub niewoli kogoś, kto się maskuje jako twój chłopak albo twoja dziewczyna, twój mąż albo twoja żona, twój teść, teściowa, szef w pracy, czy nawet kontrolujący pastor lub lider twojej grupy. Ktokolwiek to jest, on lub ona nie ma prawa kontrolować tobą, ani cię niszczyć lub negatywnie na ciebie wpływać. Istnieją tacy ludzie, którzy mogą odejść od ciebie i posłuchaj, co chcę tobie powiedzieć. Jeżeli chcą od ciebie odejść, pozwól im odejść. Jeżeli ktoś chce od ciebie odejść, pozwól jemu lub jej odejść. Mogę już usiąść. Skończyłem moje kazanie. Mogę usiąść. Nie muszę nikogo wywoływać do ołtarza. Nie muszę wytykać palcem kto, gdzie. Nie muszę was zabawiać, wywoływać krzyków, bo już wam całe sedno wygłosiłem. Jeżeli ludzie chcą od was odejść, pozwólcie im odejść. Nie namawiaj i nie błagaj nikogo, aby z tobą został, aby do ciebie dzwonił, smsował, aby cię znowu kochała, znowu odwiedziła albo została. Mówię ci, odłóż słuchawkę, bo jeżeli ludzie mogą i chcą od ciebie odejść, pozwól im odejść. Niezależnie jak wspaniali się oni tobie wydają, jak bardzo ciebie przyciągają, jak bardzo ich kochasz, niezależnie co dla ciebie zrobili 20 lat temu, albo jaka jest w tej chwili sytuacja, jeżeli ludzie chcą odejść od ciebie, pozwól im odejść, ponieważ twoje przeznaczenie nie jest uwiązane z tym, który cię właśnie opuścił. Wiem, że wielu zazłościłem i nie chcecie mnie w tej chwili słuchać. Niektórzy prawdopodobnie chcą stąd uciec. Może nie chcesz pozwolić, by mój głos zamieszał w twojej głowie i chcesz mnie wyłączyć. Ale twoje przeznaczenie nigdy nie było przywiązane do kogokolwiek, kto ciebie opuścił. Biblia mówi, nawet jeżeli od nas wyszli, mimo to wciąż może się okazać, że nie byli jednymi z nas. Bo gdyby byli jednymi z nas, bez wątpienia by pozostali. Mężczyźni was opuszczają, bo nie są z wami w jednym jarzmie. A jeżeli nie są z wami połączeni, wtedy na siłę próbujesz ich załatać, posklejać, super glue. Pozwól im odejść.
Musisz rozeznać, kiedy okres pewnych ludzi w twojej historii jest zakończony, żebyś nie próbowała wzbudzić z martwych coś, co już jest umarłe. Bo kiedy ten związek albo twoja wizja umrze, otrzyj łzy, umyj buzię i pocznij nowe dziecko, nową wizję. Bo musisz wiedzieć, kiedy coś się kończy. O Boże, mój Boże. Spójrz wokół. Nic samoistnie tak sobie się nie dzieje. Jeżeli ona cię zostawiła, to nie jest przypadek. Jeżeli on ciebie zostawił, to nie jest bez kozery. Jeżeli pracowałeś nad tym, dołożyłeś starań i to nie działa, jesteś tą tyranią kompletnie zniszczony, zniszczona. Wtedy jest czas, abyś się obudził, otarł twarz, wyszedł na wolność, zatańczył dla Pana i nigdy już nie spojrzał wstecz. Wiecie, mam dar żegnania się. Nazwałem to 10. darem duchowym, bo wierzę w pożegnanie. Nie przez to, że jestem pełen nienawiści, ale jestem wierny i pragnę to wszystko, co Bóg pragnie, abym miał w życiu. Ale jeżeli jestem związany czymś, co mnie z tego okrada, wtedy tego nie potrzebuję. Przestańcie błagać innych, aby z wami pozostali. Pozwólcie im odejść. Zaraz będziemy wielbili Boga. Chciałbym, żebyś w swoim sercu miał kierunek. Ten kierunek jest prosty. Nie jesteś od nikogo i niczego uzależniony. Jeżeli ktokolwiek uzurpuje sobie prawo do twojego życia, jeżeli ktokolwiek próbuje twoim życiem manipulować, jeżeli jakakolwiek sytuacja w życiu wyciska na tobie piętno i ukierunkowuje cię, abyś żył tak, jak ci ktoś gra, to chcę, żebyś dzisiaj podczas uwielbienia pozwolił tej sytuacji odejść. Żebyś pozwolił tej osobie odejść. Żebyś pozwolił, żeby zamknęły się pewne bramy. Żebyś nie bał się mówić do Boga: Ojcze mój, ja chcę, żeby zamknęły się za mną pewne bramy. Ja nie zgadzam się na to, aby były otwarte bramy, przez które będzie przychodziło do mojego życia nieszczęście i patologia. Powiedz dzisiaj Bogu: Ojcze, ja jestem wolny w Tobie. Ja jestem człowiekiem uzależnionym od Ciebie i od nikogo innego. Tylko tam, gdzie jest Twoje serce, tylko tam możesz pójść. Tylko tam, gdzie jest Twoje serce, możesz cokolwiek w życiu zdziałać. Wizja od Boga jest ściśle związana z Twoim gorącym pragnieniem. Nie pozwól na to, aby ktokolwiek czy cokolwiek tobą manipulowało. Jeżeli poddajesz się jakiemuś człowiekowi, to z jednego powodu, z takiego powodu, że go kochasz, a nie z takiego powodu, że ten człowiek wybiera na tobie presję. Nie bądź człowiekiem, który utrzymuje kogokolwiek w swoim ręku, dlatego żeby czuć się lepiej. Nie bój się też, że pewne sytuacje mogą się zakończyć. Bo jeżeli w Chrystusie Jezusie pewne rzeczy się kończą, to inne się zaczynają. Bo On powiedział: ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec wszystkiego. Ojcze, uwielbiamy Ciebie, wywyższamy Twoje potężne imię. Dziękujemy Tobie, Jezus. Dziękujemy Tobie, Królu, za to, że jesteś. Za to, że jesteś niezależny tylko od Ciebie.
Wszystko, 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 wszystko.
Boy, yeah.
będzie miał Bóg w swoje serce, wtedy kiedy ci się nie zna, wtedy kiedy przychodzi szary poniedziałek, wtedy kiedy przychodzi szary wtorek. Zobacz teraz w swoje serce, czemu się boisz. I przyjmij teraz te lęki przed Bożym domem. Wystąp przeciwko wszelkim lękom, przeciwko wszelkim manipulacjom, czarom w swoim życiu jak lew. Wystąp przeciwko temu jak lew. Nad wszelką patologiczną formą lęku w imię Jezusa. My związujemy lęki nad Kościołem. My nie pozwalamy, aby ludzie chodzili w lękach. Ja w imię Jezusa Chrystusa rozbrajam w tej chwili wszelką perspektywę lęku w imię Jezusa. Ja, Ojcze, modlę się, aby ludzie uwierzyli w Twoje słowo, które mówi, choćby się matka i ojciec opuścili, i ja Cię nigdy nie opuszczę. Ja modlę się, niech powstaje w tej chwili ¡Gracias!
Jesteś ze mną.
Ja wolno się leczę. Niech przychodzi odwaga. Niech przychodzi odwaga w to, że Twój Święty Duch, kiedy nas wypił, to dał nam zdolność. 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 Masz zdolność. Biblia mówi, że wtedy, kiedy się modlisz, to wiesz, że otrzymałeś. Kiedy przychodzisz do Boga i chronisz lęki i modlisz się o odwagę, to wiesz, że masz odwagę. Módl się z wiarą, nie z powątpiewaniem i stawiaj krok wiary. Wierzę w to, że masz, że otrzymałeś. Thank you.
śmierci idziesz do nieba. Spójrz teraz w swoje serce i zobacz, czy jesteś pewny. Bo jeżeli nie jesteś pewny, chcę, żebyś dzisiaj oddał swoje życie Jezusowi. Jeżeli nie masz pewności zbawienia, przyjdź do mnie tutaj teraz. Będę się z tobą modlił. Każdy człowiek, który nie jest pewny zbawienia, który nie jest pewny, że po śmierci idzie do nieba, przyjdź do mnie. Będę się modlić z tobą. Oddaj swoje życie Jemu teraz. Nieważne jak długo jesteś gdzieś w systemie religijnym. Musisz być pewny. Pewny. Do nieba nie idzie się dlatego, że jest się dobrym człowiekiem. Do nieba nie idzie się po to, dlatego, że jest się porządnym. Do nieba się idzie dlatego, że się oddało mu życie. Chodźcie tutaj, każdy człowiek. Jezus może wrócić w każdej chwili. Kto potrzebuje? Kto potrzebuje oddać mu swoje życie? Chodźcie tutaj. Każdy, kto nie odrodził się jeszcze z Bożego Ducha, nie masz pewności, przyjdź. Chodźcie do mnie, do wszystkich. Każdy, kto potrzebuje oddać życie Jezusowi, chodźcie. Możesz nie mieć pewności i to jest twój błąd. Módl się ze mną. Powiedz: Panie Jezu, dziękuję Tobie, że Twój Syn Jezus umarł za wszystkie moje grzechy. Wierzę, Panie Jezu, że wstałeś z martwych. Duchu Święty, wypełnij mnie teraz. Uznaję Ciebie, Jezus, za swojego Pana. Jestem pewny, że Twoja krew obmyła mnie i spędzę wieczność w niebie. Amen. Oddajcie chwałę Bogu za Chrystusa. Na cokolwiek jesteś chory, klękaj tutaj, uklęknij. Bóg chce, abyś był zdrowy. Bóg chce, aby twoje ciało było zdrowe. Kraj Przemek. Bóg chce, aby twoje ciało było zdrowe. Bóg chce, aby twoja psychika była zdrowa. Ewangeliści, podchodźcie, kładźcie na nich ręce. Haka to rolaka, jara, macha, barara, Jesus. 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 Jesus, Jesus. Yeah.
Posuwajcie się wiarą w Boga. Jest najtrwalszym produktem. Nikt nie może zabrać ci tego, w co ty uwierzyłeś. Wiara jest siłą z nieba. To gwarant z nieba. Gwarant z nieba. Wszystko możesz, gdy wierzysz. Wszystko możesz, gdy wierzysz. Nie musisz Boga błagać o zdrowie. Nie musisz Boga błagać o wolność. Musisz przyjąć, wiedząc, że Jego krew obmyła cię z każdej choroby. Że On się rozchorował twoimi chorobami. On się rozchorował na choroby serca, płuc, nerek, wątroby, kości. Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty. To jest prawo dane ci z krzyża. To samo dotyczy twojej psychiki. Nie zgadzaj się na żadną formę wycofania, depresji, stagnacji. Bóg, kiedy rodzisz się z Jego Świętego Ducha, daje ci swój umysł. To jest coś duchowego. I w tym czymś jest potężna siła, potężny spokój i porządek. Każda forma nieporządku wewnętrznego w twoim życiu wynika z tego, że myślisz po ludzku. Po ludzku. Po ludzku. Ludzkie umysły są zawirowane, ale Boży umysł nie jest zawirowany. Powiedzcie, Panie Boże mój, jestem w myśli Chrystusowej. Myślę jak Chrystus. Odrzucam chaos, zamęt, odrzucam każdy lęk, odrzucam depresję, odrzucam zmartwienia, troski w imieniu Jezusa. Myślę jak Jezus, cieszę się jak Jezus, doświadczam jak Jezus. Amen. To jest twoje dziedzictwo. Twoje dziedzictwo. Alleluja. W ręce ludzkie. Lecz oni nie zrozumieli tego słowa i było one zakryte przed nimi tak, że nie pojęli go. I bali się go zapytać o znaczenie tego słowa. Wiesz, kiedy jesteś w zamieszaniu wewnętrznym, to nie rozumiesz wielu rzeczy. Wydaje ci się, że rozumiesz. Chcę wam teraz coś powiedzieć, coś bardzo ważnego. Jeżeli martwisz się choćby jedną rzeczą teraz, jedną rzeczą się martwisz, to stawiam zarzut przed tobą, że nie rozumiesz różnych rzeczy, bo to się ze sobą łączy. Zakryte są one przed tobą. Rozumiesz? Jedna mała troska, jedno skoncentrowanie się na rzeczy, która mieści się w kategoriach lękowych, w kategoriach troski, powoduje, że nie rozumiesz. I wiesz, co się zaczyna dziać? To zaczyna powodować jeszcze większy lęk w twoim życiu. Im większy lęk,
tym jeszcze większe niezrozumienie. Proszę Cię, zrozum tą rzecz. Nie możesz sobie pozwolić bezkrytycznie troskać się o rzeczy duże i małe. O rzeczy duże i małe. Macie służby, a nie wolno wam się o nie troskać. Jak będziesz się troskał o swoją służbę, skupiejesz. Jesteś matką i ojcem. Jeśli troskasz się o swoje dzieci, skupiejesz. Jesteś biznesmenem. Jeśli troskasz się o swój biznes, skupiejesz. Nie będziesz rozumiał. Dlatego on powiedział, bądźcie jak dzieci. Dzieci się nie troskają. A im bardziej się troskasz, tym bardziej jesteś poważny. Jesteś taki poważny człowiek. Ja im dłużej chodzę z Bogiem, tym jestem mniej poważnym człowiekiem. Ludzie myślą, że jak są poważni, to powoduje, że to jest wprost proporcjonalne do ich świętości. To jest bzdura. Myślą, że jak są poważni, to są odpowiedzialni. A co się powiem? Jeżeli troskasz się o to, że nie jesteś odpowiedzialny, to głupiejesz. Ja mniej się troskam o to, co się dzieje wokół mnie, tym bardziej jestem rozumnym człowiekiem. Ja nigdy nie byłem tak rozumny jak teraz, choć jest to wbrew obiegowej opinii na mój temat. Ja naprawdę jestem mędrcem. Nigdy nie byłem takim mędrcem. Ale mnie nie obchodzi to, co się dzieje wokół mnie. Ja mam tak równiutko wywalony na każdy problem, że jak on tylko przychodzi do mnie, to natychmiast staram się go pozbyć. Natychmiast! Natychmiast! Wczoraj sobie chodziłem przez cały dzień, odpoczywałem i płakałem sobie. Popłakiwałem sobie. Kiedyś napisałem taki artykuł, lepiej zapłać niż wybuchnij. Takie objawienie od Pana dostałem. Czy też zostawiam dzisiaj, lepiej zapłać niż wybuchnij. I tak jak sobie popłakiwałem, to było właśnie to dotykanie moje Boga. Nie zamierzam się niczym troskać. Nigdy nie usłyszycie ode mnie słów niewiary. Nigdy tego nie usłyszycie. Nigdy nie usłyszycie, żebyście byli ostrożni, żebyście uważali. Rozstań się teraz z troską. Uwolnij się. To, o czym mówiliśmy na początku, nie pozwól, żeby coś nad tobą panowało. Człowiek, zjawisko, nawet dobry człowiek. To proste, rozumiesz? Jeśli troskasz się o dziecko, to znaczy, że jakiś człowiek nad tobą panuje. Kurczę, ludzie. Jeśli troskasz się o skarby finansowe, znaczy, że coś nad tobą panuje. Gdzieś. Teraz módl się i pozwól odejść temu, co w twoim życiu jest zbędne. Powiedz, żeby odeszła ta troska. Pozbądź się tego. Nawet najbardziej pobożnej troski się pozbądź. Pozbądź się, a za tym będzie kłopota odchodziła. Będzie odchodziło brak rozumu, brak zrozumienia. Ojcze, ja w imieniu Jezusa odkrywam rzeczy prawdziwe u ludzi. Ja odkrywam szabaty wewnętrzne. Ja odkrywam spokój umysłu. Umysł stały, ja odkrywam teraz, Ojcze, w imieniu Jezusa. Ja poniżam każdą troskę, najbardziej świętobliwą, w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Troskę prosto rozpoznać. Myślisz ciągle o jakichś sprawach. Mówisz o nich. One są dla ciebie najważniejsze. Kiedy rozpoczynasz rozmowę, to właśnie od nich. To one są. Ukryte troski. Demoniczne myśli. Kiedy ktoś zapyta, jak się czujesz, jak u ciebie,
To pierwszą rzecz, co robisz, opowiadasz mu o systemie troski. To one są tam ukryte. Robię to właśnie. Właśnie tego nie skończyłem. Właśnie jestem w trakcie. Ja w imieniu Jezusa związuję demoniczne siły, które pozakrywały ludzkie umysły, czyniąc ich niewrażliwymi. Duchu Święty, Duchu Dziecięctwa, wypełnij ludzi, wypełnij ludzi, wypełnij ludzi. Umarłeś za mnie, Jezu. Rozstawaj się z tym wszystkim. Zbawiłeś mnie. Kto odchodzi? Swoją krwią. Kto odchodzi? Alleluja. Umarłeś za mnie. Jak nie radzisz sobie, to my z Duchu Świętym przyjdź tam, przyjdź. Przyjdź teraz. W to. Przyjdź. Rozbij to wszystko, co we mnie siedzi. Wszystkim, czym się martwi. Alleluja.
przychodzisz jak rzeka, Ty przychodzisz jak wiatr, przenikaj nas. Ty przychodzisz jak rzeka, Ty przychodzisz jak wiatr, Ty przychodzisz jak rzeka, Ty przychodzisz jak wiatr.
przodu, stawajcie, Marta i Luka. Stawaj, raz. Michał, proszę cię, weź gitarę tutaj, chodź tutaj, proszę cię, ustańcie przodem do ludzi. Mateusz, Damian, chodź tutaj, chodź. Jeszcze Ola, gdzie jesteś, chodź. I Ankit, chodź tutaj, Ankit. Chcę, żeby ci z was, którzy teraz chcecie iść głębiej w ewangelizację, żebyście podchodzili do nich, oni będą kładli na was ręce. Duchu Święty, udzielaj teraz, udzielaj namaszczenia. Podchodźcie do nich, niech oni na was kładą ręce. Udzielenie. Ojcze, w imieniu Jezusa, my mówimy udzielenie. Następni, podchodźcie. Ola, chodź tutaj. Nie, już nie modlisz się. Kładź ręce. Uwalnie namaszczenie w ludzi. Kładźcie ręce. Namaszczenie. I następni, podchodźcie do nich. Następni. To jest jedno nałożenie rąk. I cud, który za tym idzie. Ojcze, w imieniu Jezusa my nakładamy płaszcze ewangelizacyjne na ludzi. W imieniu Jezusa płaszcze ewangelizacyjne. W imieniu Jezusa ja wzbudzam język mędrców w ludziach. Następni, podchodźcie do nich. Podchodźcie, gdzie tylko jest miejsce. W imieniu Jezusa. My w tej chwili w imieniu Jezusa uwalniamy autorytetem Kościoła. Dary uzdrawiania. W imieniu Jezusa dar słowa wiedzy. W imieniu Jezusa dar rozróżniania duchów. Ojcze, w imieniu Jezusa my wzbudzamy teraz w ludziach gniew na diabła. Ojcze, ja chcę, żeby oni płakali za skupionymi duszami. Niech oni płaczą za skupionymi duszami. Niech kiedy widzą skupione dusze, Ojcze, to niech po prostu łzy z nich lecą. Ojcze, ja modlę się o determinację, o odpowiedzialność, Ojcze, w imieniu Jezusa. Niech biorą dług ewangelizacji do ręki. Ojcze, niech nic nie sprosta im, w imieniu Jezusa, podchodźcie do nich, gdzie wolne miejsce, podchodźcie, w imieniu Jezusa. Namaszczenie do ewangelizacji, namaszczenie, w imieniu Jezusa, namaszczenie do ewangelizacji, w imieniu Jezusa, determinacja, w imieniu Jezusa, makatoro lokota zapaka darala desa, Holy glory to the Jesus, namaszczenie, odpowiedzialność, amakatarala zakarala nase, tebokojorororohokotomeseneba, Halleluja, Holy glory to the Jesus. Jesus, heaven and praise the Lord, look on ourselves. Holy Spirit in the saints. W imieniu Jezusa, niech głoszą w mocy. Duchu Święty, niech głoszą w mocy. W imieniu Jezusa. Halleluja. Gdzie jest jeszcze wolne miejsce? Podchodźcie. Kto potrzebuje jeszcze? Tu jest Ola Wolna, Ankit. Namarala da katarala desa mere mene seke dele mene desa. Holy Sanger Jesus. Kiedy Bóg rozmawiał z Jezajaszem, to rozglądał się i mówi: Kogo poślę? I Izajasz powiedział: Poślij mnie. Szamara na kraju zakrywa. Idźcie szerzyć królestwo. Szerzcie królestwo. Uzdrawiajcie chorych. Wypędzajcie demony.
wskrzeszajcie zmartwych. Tak róbcie. Głoście dobrą nowinę o Chrystusie Jezusie. Torpedujcie religię. Hamata savarala darasa kenele praise the Jesus. Holy my darada be kenele the Jesus. Duchu Święty, wypełnij ludzi. Wypełnij ludzi. Wypełnij ludzi. Holy tenere praise the kenele lare the kenele visi lare the kenele seas. Hello my lare the kenele das kenas. Holy praise the kenele lare the kenele the Jesus. Jakieś półtora tysiące lat temu pewien człowiek nazywał się Mikołaj z Bazylei. Kiedy umierał, przywiązany do pala, a przeciwnicy przebudzenia, religijni ludzie podpalali ogień wokół pala. To historyczne zapisy mówią, że dalej mówił takie słowa, że jego mądrości nikt nie mógł sprostać. Nikt nie mógł sprostać mądrości jego. Bo namaszczenie świętego było na nim. Niech to namaszczenie przenika wasze życie. Bądźcie pełni determinacji. Pełni ognia dla głoszenia Królestwa. Niech nie będzie dla was żadnej przeszkody wewnętrznej ani zewnętrznej. Rozumiecie? Kiedy będziecie się otwierać na Świętego Ducha, On będzie czynił z was ludzi, których mądrości nie będzie można sprostać. Wystarczy, że będziesz chciał. Ojcze, ja modlę się o siły fizyczne dla ludzi. O odporność psychiczną, o odporność na stres. Ojcze, Święty Duch, który dajesz umiejętności organizacyjne, przenikaj ludzi, którzy chcą głosić Twoje słowo. A krzyżuj ich drogi z drogami synów pokoju, którzy poszukują Ciebie. Ojcze, stwarzaj im możliwości. Ty powiedziałeś, że które drzwi otworzyłeś, tych nikt nie może zamknąć. Ja modlę się, Ojcze, o rozwój służb ewangelizacyjnych w Kościele Mocy i w całym Zespole Apostolskim Obóz Boży, Ojcze. W imieniu Jezusa. Niech to się poszerza i pogłębia. Niech kolejni ludzie słyszą Twoją Ewangelię. Niech te słowa przenikają ich. A Twoi aniołowie niech strzegą ewangelistów. Niech dbają o nich. Ojcze, ja modlę się o zasobność finansową ewangelistów. Ojcze, ja chcę, żeby każdy z tych ludzi, którzy podjęli decyzję, że będą głosić Twoje słowo, żeby Ojcze odpływał w obfitość materialną, Ojcze. Ojcze, niech gdziekolwiek dotkną się ich ręce, tam odnoszą sukces, Ojcze. Sukces finansowy, Ojcze. Żeby niczego im nie brakowało. Według Twoich słów, Ojcze, które Ty powiedziałeś, że kto Ewangelię głosi, ten z Ewangelii żyje. Shamara kata sava karamade lara madele de sede mene lare de koro loro nome nami seke da nahare trajes. Uwielbiam Cię, Duchu Święty. Uwielbiam Cię, Duchu Święty. Uwielbiam Cię, Duchu Święty. Shabili prizi kedera roho. Halleluja. Thank you.
Say
nas zaspokoiłeś. Nasze pragnienia są zaspokojone przez Ciebie. Uwielbiamy Cię, Duchu Święty. Thank you.
Widziałem taki ostatnio krótki film o powrocie Jezusa. Był taki motyw, że Antychryst stał z mieczem w ręku takim, chciał ściąć głowę temu człowiekowi. Stał obok fałszywy prorok. I jak nagle przyszła wielka jasność z nieba i z takiej góry zaczął schodzić Jezus i aniołowie wokół niego. I pamiętam wzrok Antychrysta, który się odwrócił wtedy, miał czarne oczy, spojrzał na Jezusa. A Jezus nic nie robił, tylko stał i patrzył. I on zaczął się prostować, ten Antychryst i upadł na ziemię. Upadł. A Jezus wyciągnął tak rękę i tak zrobił. I duch Antychrysta zaczął wychodzić z tego człowieka. Wyszedł z niego duch Antychrysta. Jezus go zawołał. I on upadł przed Jezusem. Nawet ust nie zdążył otworzyć Jezus. Po czym aniołowie Boży ruszyli do przodu i zaczęli wykańczać całą ekipę. Począwszy od fałszywego proroka. Bardzo ważną rzeczą jest to, abyśmy wiedzieli, do kogo my należymy. Po czyjej stronie my jesteśmy. To jest bardzo ważna rzecz. To będzie nadawało wielki rozpęd w twoim życiu, jak zobaczysz, kto stoi po twojej stronie.